Ciężko było wam, powiem, pożegnać się, bo tutaj naprawdę kolega jest bardzo sympatyczny i ta właśnie ta pasja do tych staroci, do starych przedmiotów, to się tak udziela, jak się spotka kogoś, kto też lubi takie rzeczy, kogo kręcą, to są fajne rozmowy i można tu cały dzień spędzić, ale tutaj jeszcze mam dużo do połazikowania. W jakiej cenie taka WSK? 4500, o. Bardzo fajna, tu ładny licznik. Cyndap. Jeden cyndap, drugi cyndap. 2000 zł. 500 euro, tak? 500 euro. 500. O, tak to tutaj fajnie wygląda. Dzień dobry. W jakich tu cenach te cindapy? Dużo? 20 i 42. Euro? 20 i... Czekaj, 20 i 22 czy 40? 42. 42 tamten, tak? Łomatko, a czemu on taki drogi, panie? A jaki to jest model? 800. No, to ma ceny. Nie wiem w sumie dlaczego tak te cindapy ten, ale... To jest czterocylindrowy bokser, tak? No. Jedyny. Wiesz, za tego nie zrobili, 8000 sztuk. Mhm. No to musi kosztować, nie? Dokładnie. O, wyszła tam. Wyszło słońce. Słońce, o. W prawej! W jakiej cenie to motocykle? Chyba zginąłeś. No ty, ja poszedłem tam za tobą zniwać. Dzięki. Ja. O, fajny taki. Tu dużo przodów. Fajnie to wygląda. Tak było. Nie no, nie wiem. Wyszło słoneczko, można chodzić. Nie wiem, ale się patrzeć, nie? 11,5. Cześć. Tam, cześć. To cena jest? Tak. O, przygotowałeś dla mnie. Akurat cały czas śledzę twój też kanał i tak myślę, czy się to zobaczę, ale czy nie. O, to fajnie. Tak chodzę, widzisz, słońce wyszło. No, to powodzenia. No, jeszcze może wrócę. No, to zapraszam, no. To pogoda fajna. No, czekaj, widzę, że tu masz jakieś koszule Harley'a? Tak, jakieś. Harley. Tajlandia, o. Tam jeszcze mi nie było. No. Wszystko przede mną, no. Dobra, miłego, cześć. Miłego, cześć. To twoje ramy są? Tak. Robisz takie ramy, czy nie? Aha. I powiedz mi, ile taka rama kosztuje? 5,5. Patrz, jaka rama do WL-ki. Ty masz jakieś rzeczy, patrz, bym przeszedł sobie, a tutaj nie widziałem, że jakieś ten, jakieś nerki. O, do tych. A nie masz miseczek do filtrów? Tych pod spodem? Ja osobiście nie wiem, chyba że mój tata ma. A to po ile sprzedajesz te wkłady? Co? To tutaj są? To na nogi to ja, to nie chcę. Bo nie pamiętam, mam kilka tych filtrów, ale nie wiem czy wszystkie mają wkłady. Z dwa bym wziął. W dobrym pieniądzu. Ale właśnie wiesz, to co
O, trafiłem, słuchajcie, na fajne stoisko do chłopaków tu z Hajnówki. I wynalazłem. Mam oczywiście, tam wam kiedyś pokazywałem trochę tych filtrów. I zobaczcie, takie piękne wkłady udało mi się kupić za 6 dyszek. Teraz je chowamy tutaj, bo już zapłacone. O, i kolejne. Miałem nic nie kupować, ale oczywiście się nie da nic nie kupić. Jak tu tyle fajnych klamotów. Patrz, płyn hamulcowy. O. W jakiej cenie taki płyn? 20 zł. 20 zł. A ten olej? 20 zł. Termin jeszcze jest na niego, czy nie? Nie. To biorę. No. To jak po terminie, to biorę. Bo jak... Trzeba poczytać, może, ale to wtedy pieczątki. Nie, no żartuję, to na ten. Nie wyleci mi tu chyba nic, nie? Nie, proszę, dobrze to pójdzie. Dobra, z reklamacją. I najlepiej na stojąco, dobra. Jak się nie przewrócę, to będzie... O, i kolejny zakup puszek. Za 2 dychy to... Tyle, to szkoda by było to zostawić. O, tutaj jakie ładne rzeczy. Motorynka. To fajna tabliczka. O, tutaj części do Francuzów. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Części do Francuzów. Bardzo ładne Francuzy tutaj u ciebie są. Cześć. A dzięki, jak zwykle u nas coś nowego, cześć, ciekawego. Cześć, hej. Jak zwykle. Koszyk Francuza, o. No takie to z kity no, będziemy fajne, tutaj bardzo ładne. Wiesz co, to takie koszyki robimy teraz, będziemy puszki w replice robić, gałki zmiany biegu z drzewa już się toczą. Takie koszyki piknikowe, no fajne. No ale tak oryginalnie te fajne. Rozwijamy się w temacie Francuzów cały czas. Aha, no to fajnie, że coś się dzieje. No powoli to lepsze. Jak to było? Gaźnik kupiłem. To oryginalny czy replika? Replika. Jak zobaczyłem, to jak się takie coś zdarzyło, to bardzo też fajny facet, on ci o nim wszystko opowie. Taki brodziaty z czarną brodą, on gdzieś się kręci. O, i tu Sokół koło. Sokół stoi. No on tego Junaka ma z fakturą zakupu ze wszystkim. No to od nas z Nowego Targu to gdzieś wstargał. No ja chcę tego posłuchać. A ty z Nowego Targu jesteście? My nie, my z Krakowa, ale to ja mówię... Aha, no to tak, no to już faktycznie, no. Jeszcze oscypkiem pachnie, także... Z oscypkiem. Krzysiek, gdzie jest, to czekaj, na woła. Opoczyński Rajd Hubal. No zobacz, sprzedam za 100 dolarów. Ale fajny. Warto takiego kupić z historią fajnego, nie? Ile on kosztuje? I to jest właśnie, no. Albo dychę pozytywną. A ile on kosztuje? Wiesz co, on tak mówi, że dość się powoli przymierza. Aha. Krzyśku, może podejść do Junaka, bo to przyszedł na Ciężar. To zaraz przyjdzie. A ten 33 tysiące. Nie o to chodzi. Ja akurat tutaj nie. A ten jest twój? Czy nie? To jest jasne, sąsiada. Nie podoba mi się do jazdy, a. A znowu ile można mieć Juna? Ile można? Nie można. Razem z tym 5. 5 Junaków masz? Bo to jest choroba. Tutaj tą ramę specjalnie kurde, nie próbuję tego zadupka jej tam do spawać. Nie zaczął. Bo zaraz, nie no to ją polakieruję, żeby nie rdzewiała, no nie? Przodek mam, silnik mam, to może jeszcze no. Riders, tak? Tak. A żona już chce mnie z domu wymeldować, bo to oprócz Junaków to jeszcze takie teraz sobie zafundowałem. Aha, no to są inwestycje, nie? To lepsze niż lokata. Ja bym patrzył na to pierwszy. Ja też szajba raczej, kurczę. Tak, no szajba, ale to jest dobra, ten, no trzeba mieć, do szajby trzeba mieć, wiesz. Ja sobie mówię, że to jest moja emerytura. Jak się nie ma, się wypływa.
człowiek, żeby coś tam, jakieś gówno kupi, nie wiem co to jest za... Ale cieszy, nie? A coś kupiłeś fajnego? Tam, płoczek jest trzeci śliw. Ja też muszę przestać kupować, ja też tak kupiłem, no. No to dobrze, musi być ruch w internecie, nie? Tu śrubka, tam śrubka, tu stuwa, tu stuwa. No. Tak sobie. A tu ma pan oryginał. Dobra, idę tam. O, witam, dzień dobry, cześć, cześć. Chcesz go sprzedać, czy nie? Albo przynajmniej opowiedzieć o historię. Całej historii nie znam, ale ogólnie z jednego kawałka papiery są, nawet mam pierwszą fakturę zakupu, pierwszy dowód. Tak, który to jest rok? 58. No ładne, no bo to... Taki jak powinien być, wszystko w miarę. Mm-hmm. Oczywiście są profesory, co mówią o lampach, licznikach, głowicach. Nie, no ja tutaj widzę, że tutaj jest panie, to już ten, tu wężyk nie ten. Użytkowe. Nie, no żartuję, nie? Lampa jest oryginalna? Polska, no. Ale ja mam 58 i jest z tego. Ale w 58 się zmieniała ze 3 razy, nie? No. No tak. Ale zazwyczaj szła pierwsza wersja do AWO. Pierwszy 58 szedł od AWO. Pierwszy tak, no, ale to nie a jest. A jaki tu jest numer silnika? 2299. A, można go na siłę uszlachetniać, ale... Ale po co? Ja jest taki, no... Chce pan do tego propos, czy nie? Czy to, nie, to jest nie dlatego tak. Dlatego taka cena. No, a nie mógłbyś jakiejś ceny zaporowej? Na przykład bym miał fajny tytuł na film Junak za milion. Nie, 80 tysięcy. Myślę, że realna cena to jest 50, 60. 5 dych, no. Z tymi papierami, co są, to jest... No, 5 dych trzeba wziąć. Z tymi papierami myślę, że 6 dych. No. Ale... No tak, bo kup teraz znajdź drugiego takiego, nie? No niełatwo na pewno. Tutaj jest naprawdę podkładka na całą historię motocykla, nie? Faktura zakupu... Prądnicę ma pan oryginalną, czy...? Oryginalną, to... nie działa, no. Nie, bo jest alternator, myślałem, że od to... Nie. Tutaj jest skrownik oryginał, prądnica oryginał. Opony też były oryginał, no ale chcąc jeździć, to trzeba... No tak, to już trzeba coś... Tak. To można na ścianę starą gdzieś powiesić sobie. A, bo to pracowanie na 4. Na 4, to masz, musi mieć 4. Jest w ogóle problem z wyciągnięciem. Silnik czerwony w środku, ściągać kapę. Ale nic nie robiłeś z silnikiem, tak? Nie, tak jak robiłem. To robiłeś. To bez napisu. A ja mam to od lewana. Strasznie leję z... Gaźnika? Z odmy. Bo tu jest odma po lewej stronie tam, nie? Koło biegajki. Tak. Jak go wprowadzałem na samochód po desce, no to żygał olejem. Jak leje, to znaczy, że olej jest. Ale to leje ciurkiem. Ale to nie, no. Na pochyle, bo była... ja nim nie jeździłem 2 lata. Uh-huh. Głowica nie jest wąska, jest normalna. Czy tego jest ale za te to znaczy, 85 jest... wąską dorzucę, bo mam. No widzisz, tam jednaka w domu nie jest już nawet znam. Teraz w planach jest go wprowadzić do dużego pokoju, spuścić płyny i... A po co spuszczać płyny? Paliwo tylko. Myślę, że paliwo... Mi to pachnie, ale moje będzie śmierdzią. Ale paliwo tylko się spuści. Musimy choinkę ten odświeżać. Jeszcze przed ślubem, tak. Aha. To... No jeszcze się... Nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Fajny, ładny bardzo ten Junak. Możliwość jest gorsza od faszyzmu. Bardzo ładny. Miałem się do ciebie wybrać tydzień temu, jak był w Gaju. Indian widzę, ale ty nie ty miałeś byłem tego... u ciebie kiedyś. Aha, z Myślenicach tam mieszkać, a na ludzi nie pozdrawia ciebie nie radzę. Miałem się do ciebie wybrać, to kurwa jechałem do tego Gaju, wypadła mi krótko. Dobry, cześć. A zrobiłeś tego Indiana? Tyle o ile, no. Da się przejechać. Aha. Ale jak to jest tam
Do 1000 nie masz żadnych części nie. Czasami? Nie. No, ale właśnie dobra, skrzynia. Stąd. A taką oponę samą sprzedajesz, czy nie? Tak. Ile ona kosztuje? I ona jest pełni sprawna, jeszcze na wiosnę jeździła w tym motocyklu. W tym? Z tyłu. Mhm. Polska opona z tą, ładnie to wygląda. Wziąłem ją dlatego, bo bym, jak dużo jeżdżę po rajdach, po prostu bym go i zajechał, nie? A tak to jeszcze jest. A nie wiesz właśnie, czy ktoś teraz nie ten, nie robi opon na tych? Nie? Aha. O, jaki ładny silnik. Nie no, ale bo mówisz, że 55, ale był tam chyba ktoś z Litwy gdzieś przywiózł, tak nagrałem taki silnik za 40, nie? No, a on jest tutaj, dalej stoi czy nie? A nie wiem, nie wiem. No, tamten był jakiś bez dekla, bez tego, no to... A ten fajny... Fajna, no 600 może kiedyś też się gdzieś coś uda. Ale tylko nie wiem właśnie, gdzie ja to będę trzymał wszystko. No właśnie, u mnie też jest problem. No. Człowiek by chciał mieć dużo rzeczy, a... Kosz kupiłem, ale też miałem problem i... No i wszystko za sobą, znaczy inaczej, jak jadę... No, z koszem. Niby się kosz przydał, bo z nie? Dzieciakami. No to nie ma się, ale tak, że nie wiem. 2000 wolno. O, a takich paluszków nie ten? Mam tą część zewnętrzną. Aha, tą. Tą mam część oryginalną. Aha. Cały czas to siedzenie. O, tutaj BMK. No i słuchajcie, silnik 55 tysięcy i poszedł, nie wiem czy widzieliście, kiedyś był taki, pokazywałem wam silnik, chyba z Litwy był za 40 tysięcy, ale niekompletny, a tutaj Sokół 600, tak to wygląda cenowo. Witam. No, kolejny odcinek motobazarowych opowieści, spotkań i różnych takich tam rzeczy. Wyszło sporo tego materiału, jakoś tak postaram się podzielić też, żeby was nie zamęczyć, bo takie myślę, że około pół godziny, no max do 40 minut odcinki, to jeszcze da się jakoś przeżyć, bo jak niektórzy się boją, jak widzą, że jest, nie wiem, jakieś 50 minut albo coś w tym stylu, to już sobie odkładają, bo nie łyknął tego, a tak to po troszeczkę co wieczór można sobie usiąść. Tutaj akurat nie właśnie ten kolega, od którego kupiłem tam te wkłady do filtrów. O właśnie, od razu sobie je zaniosę na górę. Kupiłem te wkłady, to właśnie też mówił, że pozdrawiam w ogóle serdecznie. Też mówił, że tam sobie wieczorkiem ogląda i i zagląda. I jest jakiś tam lepsze to na pewno niż wiadomości. Tylko taki program publicystyczno-satyryczny. O, czekajcie, wam tu pokażę od razu, bo gdzieś tu... No, staram się już nie kupować też tych części, ale... ale o Boże, tutaj jest to flaga. Matko, no, mam nie kupować, ale zawsze coś kupię, nie? I teraz... O, tutaj mam te filtry i nie pamiętam, czy one mają wszystkie. O, ten jest ciężki, to ma na pewno wkłady. Ten też jest ciężki. Ten też. Nie, to te mają. Ale może któryś z tych nie ma. Tutaj sobie powieszałem. O, właśnie tą miseczkę też potrzebuję. Tu mam jedną taką przyżartą. Więc... No i teraz właśnie na tym, na Wrocławiu też już prawie kupiłem jeszcze jeden filtr. Bo tutaj niektóre z tych filtrów były strasznie pogięte. Nie pamiętam, które to już były, ale... Mam takiego sprytnego teścia, który mi pomógł je tam poprostował i są jak nówki. O, idę te wkłady sobie tutaj schowam do mojego składziku na części. I teraz już powinienem w zasadzie do WL-ki kompletować. O matko.
Ja tu mam jeszcze kilka tych wkładzików, czekajcie, przyświecę. No. O, zapomniałem. Zapomniałem, że już kiedyś chyba kupiłem. No ale dobra, od przybytku głowa nie boli. Niech to sobie... A, bo to jest góra też jakiegoś filtra. O, to sobie tutaj te rzeczy do filterków odkładam. Tam też na tym bazarze też miałem kupić właśnie, bo były podłogi takie. Były takie podłogi. Gdzieś tam chciał chyba tysiaka. A już nie pamiętałem, czy miałem takie podłogi, czy nie miałem, ale tu widzę, że mam takie też mocno zajechane. No ale coś tam jest. No. A, bo tutaj tu była taka guma stara. Stara guma, o Jezu, poniszczyłem jeszcze. Poniszczyłem, dobra. W międzyczasie przyszedł też do mnie do WL-ki właśnie błotnik oryginalny. Bo ja kompletuję tutaj rama, gdzieś sobie, o, rama czeka, gdzieś tam już zamówiłem sobie przód. I tak to może tą jedną WL-kę jeszcze pokompletuję, porobię i coś tam wyjdzie. Tutaj też jakiś ktoś z widzów do mnie zadzwonił, że ma fajną Wiktorię, znalezioną tam podczas jakiegoś rozbierania jakiegoś stryszku, czy tam jakiejś komórki. Jeszcze nie dzwoniłem, ale chyba to jak się dogadam, to bym tą Wiktorię chętnie nabył. Drogą kupna, a sprzedaży. O, tutaj w mojej pakamerce, znaczy w tym. Czekajcie, jak tutaj mam. O, ustawię sobie tą kamerkę. Nie mam niestety operatora. Łysy nie chce chodzić z kamerą. Łysy, nie chciałbyś chodzić z kamerą za mną? To tak jak w tych matach klubowych, jak jest ten security chief i chodzi za prezydentem, żeby mu się cały... Czasami coś nie stało, to ty mógłbyś, łysy, tak za mną chodzić. Po bazarze. O, to tak się za ten, nie wiem, czy wam to mówiłem, czy nie, ale tak po tym pierwszym bazarze się zastanawiałem, mówię, jaki będzie odbiór tych filmików, nie? Bo to coś takiego nowego, że chyba że ktoś z bazaru tam jakieś filmy robi. O, słuchajcie, coś tutaj wystaje. Coś tu, jakiś dziubek wystaje. No ale się okazało, że ten, ale jakiś taki był niepokój wewnętrzny, jak wchodziłem na bazar, mówię, czy zaraz ktoś mnie nie będzie gonił. Zaraz zobaczymy, jak wygląda. Przypominam też, jak w ogóle się zastanawiam, czy nie zrobić takiego ogłoszenia, takiego filmiku, że poszukuję części do Sokoła 1000, nie? Do Sokoła 1000, właśnie błotniki, może jakaś rama, bo tej ramy też cały czas szukam, oglądam, przebieram. To jest ciężki temat, bo jak chce się jeździć, to czasami takie ramy te zgnite, które gdzieś tam leżały w złych warunkach, no do jazdy się za bardzo nie nadają. A ja chciałbym tym Sokołem pojeździć, więc mam tam... Jest trochę tych takich replik, ale też są różnej jakości, różnie to wygląda. Różne roczniki też motocykli, Sokół, tam były cały czas różne zmiany, nie? Bo był ten jakiś... Byli ci ludzie, którzy jeździli w rajdach, objeżdżali te motocykle i ciągle coś tam było, jakieś poprawienia, wzmacniania główki ramy. O, zaraz zobaczymy. Tu jest oryginalny błotniczek do Harley'a WLA. O, no ładny jest ten błotnik. Ja nie wiem, co tu to... Tutaj kolega Adam, taki, który się zajmuje renowacją właśnie WL-ek i silników, to nie chciał się podjąć tego i doradził koledze, żeby kupił sobie replikę, no bo wiadomo, replikę się wsadza, przykręca, maluje i już jest luz, a jak są jakieś dziurki, to trzeba coś poszpachlować, gdzieś młotkiem uderzyć, coś tutaj porobić, no i już tego czasu nie ma, to trzeba... Ale może ktoś ten, może ja się tym jakoś pobawię. No i będę miał oryginalny błotniczek do mojej WL-ki. No, ja nawet wolę bardziej, jak jest tam jakieś gdzieś coś sfatygowane, niż takie idealne. No i super. Jestem zadowolony. Ukontentowany, jak to mówią.
No i to by było na tyle. Pamiętajcie, że słuchajcie, w ostatnim odcinku był też konkurs, znaczy jest dalej. Był w pierwszym odcinku z Łodzi, teraz w drugim jest, żeby napisać jakieś wspomnienia. Może to być w zasadzie pod każdym odcinkiem jakiś taki komentarz właśnie ze wspomnieniami z bazaru, z targu, czy macie jakieś takie fajne wspomnienia, czy coś się fajnego wydarzyło, czy coś fajnego kupiliście tanio, może swój jakiś motocykl pierwszy wymarzony. I możecie, będę bardzo chętnie posłucham. Tutaj też są oczywiście, tu jest zdjęcie CWS-a, tu też jest CWS, ale jest też Sokół, są też Harley'e różne, są różne, o tutaj zobaczcie jakiś zestaw, połowa lat 30. właśnie Sokół z obstawą tutaj, chłopaki w hełmach niemieckich. 33 rok to niby, nie? Nie, przepraszam. Nie, chyba 30. Tak tutaj napisali, że połowa lat 30. Połowa lat 30, czyli gdzieś 35. Teoretycznie, no. Ładnie to wszystko wyglądało. O, a tutaj jest ten, tu jest Sokół wersja pocztowa. Tą książeczkę też można kupić, można ją kupić sobie w moim sklepie. Dzisiaj zrobię taką nowość, że dam wam kod rabatowy. Kod rabatowy. Można sobie dodać tą i będzie na tą książkę zniżka chyba 10 zł. 10 zł taniej, tam kilka będzie takich kodów, jak ktoś sobie wklika, to będzie mógł sobie zamówić. No i tyle. Zobaczę. Dam jakiś opis w komentarzach, będzie informacja, może jakiś większy nawet rabat, może nie wiem. Jedna będzie za połowę ceny. Kto tam zdąży, kto pierwszy wklika, a później dla kolejnych osób będzie dyszka, rabat, dyszka na taką książeczkę. Może coś tam jeszcze wynajdziecie w sklepie, serdecznie zapraszam, www.motozloty.com. Chociaż już też pewnie znacie to na pamięć, jak oglądacie moje filmy, bo na końcu jest zawsze tam reklama. Dobra, dzięki za całe wsparcie, dzięki za komentarze, dzięki za to, co tutaj się dzieje na tym kanale. Już ponad 25 tysięcy subskrypcji, cały czas to leci do góry, także super. Wczoraj był odcinek z Ameryki. No i tyle. Jak nie oglądaliście, to zapraszam, żeby sobie tam zaglądać jakieś starsze filmiki. I do zobaczyska, cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!